Bardzo się cieszę, że przy okazji 25-lecia firmy możemy zaprezentować Państwu, możemy zaprezentować naszym pacjentom najnowszy system do leczenia różnych schorzeń kręgosłupa. To urządzenie nazywa się BTL dekompresja kręgosłupa, ale również dzięki temu urządzeniu możliwe jest oddziaływanie dekompresyjne na stawy obwodowe, czyli jest to bardzo uniwersalne, bardzo bezpieczne i bardzo komfortowe urządzenie, które przynosi ulgę w wielu schorzeniach, można powiedzieć chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim w chorobach kręgosłupa. W systemie BTL dekompresja wykorzystujemy siłę trakcji, siłę ciągnącą, siłę, która potrafi, mówiąc najbardziej ogólnie, rozciągnąć kręgosłup w odpowiedni sposób oczywiście. Terapia jest bezpieczna dzięki temu, że komputer prowadzi tą terapię, czyli cały czas kontroluje, cały czas jakby bada, co się dzieje z pacjentem i odpowiednio dozuje przyłożoną siłę. Natomiast oczywiście na same warunki przeprowadzenia terapii ma wpływ fizjoterapeuta, który decyduje o tym, w jaki sposób ta terapia ma wyglądać. To, co możemy zrobić dzięki temu systemowi, to jest przede wszystkim leczenie problemów z kręgosłupem, problemów dyskopatycznych, problemów zwyrodnieniowych, kręgozmyków, stanów przeciążeniowych kręgosłupa, dolegliwości bólowe kręgosłupa, czyli tak naprawdę wszystko to, co w ujęciu cywilizacyjnym naszej pracy głównie siedzącej, ale też pracy na przykład fizycznej jest i często się zdarza u pacjentów, jeśli chodzi o dolegliwości kręgosłupa. Zabieg jest komfortowy i bezpieczny dla pacjenta przede wszystkim dzięki temu, że całą terapią kieruje komputer, który cały czas sprawdza warunki jakby wykonywania tej terapii. Oczywiście dzięki temu, że stół jest fleksyjny, tak jak Państwo mogli zaobserwować, możemy pacjenta ułożyć w pozycji jak najbardziej wygodnej. I dodatkowym elementem jest również to, że stół jest podgrzewany, czyli mamy dodatkowy bodziec wpływający na rozluźnienie mięśni i działanie przeciwbólowe. Wszystkie terapie, które pojawiają się teraz na rynku, to są terapie, w których pacjent tak naprawdę może poczuć różnicę, uzyskać różnicę nawet po jednej terapii. Także również ta terapia jest jakby skonstruowana, uszyta na miarę po to, żeby pokazać pacjentowi, że pójście w kierunku tej terapii, zaufanie tej terapii powoduje to, że będzie miał pozytywne efekty leczenia. Myślę, że najważniejsze dla naszych pacjentów jest to, że zabieg dekompresji kręgosłupa może stanowić i stanowi alternatywę dla zabiegu operacyjnego, więc dla sporej grupy pacjentów możliwe jest uniknięcie zabiegu operacyjnego. Oczywiście, jak każda terapia, ta terapia również ma szereg przeciwwskazań, dlatego przed przystąpieniem do tej terapii wykonujemy standardową konsultację fizjoterapeutyczną, zbieramy wywiad i na podstawie konsultacji kierujemy pacjenta na zabieg.